Jesteśmy na live'ie. Będziemy rozmawiać z uczestniczkami ekspansji, będziemy celebrować, będziemy rozmawiać o kobiecym biznesie. Ja się jaram na maksa, czekam na Was. Czekam na Was. Czekam na Was. Oh my god, jak Wasz poranek? Słuchajcie, ja miałam crazy dzień. Crazy dzień, crazy poranek. Całe szczęście, że jest kolektyw, słuchajcie. Kolektyw, niezmiennie, praktyka, alchemia dyskomfortu w ekspansję. Polecam, jak się wkurwicie z rana, wjeżdża zajebiście. Dobrze, kto tutaj jest? Dzisiaj mamy wspaniałe rozmówczyni, słuchajcie. Bez względu na to, czy rozmyślacie o tym, żeby dołączyć do ekspansji, czy nie. Chociaż mam nadzieję, że tak. To dzisiaj będziemy rozmawiać z uczestniczkami właśnie ekspansji, które podjęły tą dużą decyzję i które już widzą rezultaty w swoim biznesie, więc ja się no maksa cieszę. Dajcie znać, kto już aplikował, o Jezus Maria, kto już aplikował do ekspansji, kto już jest w ekspansji, a kto się zastanawia, ma takie, aha, czy powinnam to zrobić i czekacie na jakiś jeszcze taki klik ostatni, więc dajcie znać. No ja dziś na spontanicznym siadaniu u psiapsi, później współpraca, kawka ze znajomą, nie dojadę dzisiaj do biura. No i pięknie, to trzeba celebrować. Ja od kilku dni w ekspansji, wspaniale Agnieszka. Daj znać, jak się tam czujesz. Myślę, słuchajcie, cały czas, żeby zrobić jutro live'a dla wszystkich osób, które dołączyły do ekspansji, żebyśmy wspólnie celebrowały, także wyczekujcie dzisiaj, bo możliwe, że będzie informacja. Dobrze, słuchajcie. Słuchajcie. Kogo ja już tutaj mam? O, jest Paulina. Także chwilkę, jak się połączymy. O. Cześć, kochana! Oh my god, ale cudownie Cię widzieć. Dziękuję, o rany. To już mój drugi live, także... Tak! Już o, kłopoty. Jak... Mega... No. Po prostu moja manifestacja spełniła się w ciągu chyba 5 minut. Ja pomyślałam, live, a 5 minut później dostałam zaproszenie na live, więc... Słuchajcie, tak to robimy właśnie w ekspansji. Ktoś sobie coś postawi, powiesi na vision board, pomyśli, o, chciałabym być na live'ie, o, chciałabym zrobić to, to i to. I to się dzieje. I dla mnie też o tym jest ekspansja, że my wzrastamy razem, że ja wiem, jak duże to jest, jakby, wiecie, budowanie swojego biznesu, swojej marki. I bez względu na to, czy robimy podobne rzeczy, czy totalnie inne, to i tak każda z nas w tym jest unikatowa i możemy siebie w tym wspierać. Także bardzo się cieszę, że tutaj, kochana, jesteś. Paulina też jest na certyfikacji do przewodniczek intuicji, także jest w dwóch takich no, mocnych przestrzeniach. O, czekaj, kochana, bo ciebie przerwało. A, słuchajcie, tak czasem jest, jak jest dużo kobiecej energii. Oh no. Okej, okay, dobrze. Patrzę na Wasze komentarze. Danuta, ja też tydzień w ekspansji. Ekscytacja high level i jaram się na dzisiejszy mastermind. Bosko. Ja to samo od 2 dni jestem. Już wczoraj zaczęłam z pierwszym programem. Bosko. Okej. Okay. Dobra, jeszcze raz się z Pauliną połączymy. Słuchajcie, nie wiem, co tam się na niebie dzieje, ale... O, okay. Jesteśmy. Dobrze, jesteśmy. Wyrzuć. Jestem. Nie damy się. No dobrze, kochana, to powiedz proszę, bo wiem, że też dla ciebie, co w ogóle było dla ciebie takim największym przełomem, rezultatem, który ty dla siebie zobaczyłaś, wchodząc do ekspansji? No bo tak jak cię wyłączyło, to mówiłam o tym, że jesteś też przewodniczką intuicji i jesteś w programie, więc to były takie dwie duże decyzje i skupiając się na ekspansji, właśnie co zauważyłaś, jakie zmiany wprowadziłaś, bo wiem, że one były dla ciebie bardzo ważne. Tak, dla mnie chyba największą zmianą to bardziej
kobietą niż cały czas taka energia męska i takiego, no takiej ogromnej pracy, ale tylko pracy, a nie wchodzenie w lekkość i w kobiecość, więc mi ekspansja pomogła zobaczyć i nastawić się na to, że dzień zaczyna się przyjemnie, a potem od pracy, a nie odwrotnie, bo jesteśmy wtedy w stanie dużo więcej dać z siebie energii i w ogóle no, pracować na innych, w innej po prostu przestrzeni. Więc co mi się udało zmienić? Ja jestem od 4 miesięcy w ekspansji, od czerwca. Wcześniej, w czerwcu skończyłam pracę w szkole. Ja pracowałam, prowadziłam zajęcia wychowania fizycznego w szkole. Po południu prowadziłam zajęcia na basenie, bo jestem instruktorem pływania. I w zasadzie wszystkie dni wyglądały tak samo. Od rana do wieczora praca. I zaczęłam zauważyć schemat w zasadzie rodzinny, gdzie ja pochodzę z rodziny wiejskiej, więc tam zawsze praca była od rana do nocy. I ja wyszłam z tego, no bo nie mam pracy w polu, tylko ja mam swoją pracę, jestem nauczycielem, jestem instruktorem, mam swoją szkółkę, super, a jak zauważyłam, że tak naprawdę mimo wszystko powielam schemat pracy od rana do nocy, tylko może w innej formie, no okej, czas coś z tym zrobić. No i teraz po prostu czuję, że mam dużo więcej przestrzeni na kreatywność, na lekko, na zadbanie o siebie i wychodzenie właśnie z całą swoją energią, tak żeby móc lepiej pomagać innym w tym, co robię. Więc no, to było dla mnie bardzo, bardzo szczęście. Super. I to fajne, że o tym mówisz, bo często jest tak, że nam się wydaje, a jak otworzę swój biznes, to jakby stworzę go totalnie na nowo i po swojemu. I oczywiście jakby możemy to zrobić, ale te nasze schematy, przekonania, to czym my nasiąkałyśmy, to co znałyśmy, tak? Tak jak powiedziałaś, że kurczę, zdałam sobie sprawę, że okej, jestem na swoim, ale wygląda to dokładnie tak samo, jak wyglądało u moich rodziców, czy jak to znałam do tej pory, że pracuję od rana do nocy. I często ta zmiana też jest nawet u kobiet właśnie, które przechodzą, nie wiem, z pracy na etacie do swojego biznesu. I się okazuje, że miało nam to dać więcej wolności i przyjemności, ale nasz układ nerwowy jest tak czasem gorzej niż na etacie. No słuchajcie, to jest jakby. To też potrzebujemy wziąć na tak przysłowiową klatę, że jednak swój biznes będzie wymagał od nas zupełnie innego podejścia. Będziemy na początku w 50 różnych rolach, więc ja mówię, jeśli chcesz założyć swój biznes, zastanów się 10 razy i jeśli po prostu będzie takie okej, tak, to w to wejdź. Ale właśnie to jest super, że ta praca z układem nerwowym pomaga nam zupełnie inaczej ten biznes sobie zaplanować, tak żeby to było w zgodzie z nami. I ja pamiętam, że ty wspominałaś też o tym, że podjęłaś decyzję odnośnie właśnie zmian w tym, jak pracujesz, że teraz masz mniej godzin, tak? Jak to, bo myślę, że to jest też takie ważne. Od rana do wieczora, teraz w zasadzie zrobię 14:15 i pracuję południami, więc to jest ekspansja po prostu wolności i takiego czasu dla siebie ogromna. I mam właśnie przestrzeń. Ja sobie wstaję rano, mogę zrobić medytację, mogę iść na spacer, mogę poćwiczyć, mogę sobie odpalić kolektyw, mogę sobie odpalić jakiś program, przerobić go i dopiero wchodzić w następne rzeczy. Więc to jest ogromne, że mam taki spokój do przygotowania się do tego, co daje mi dużo, dużo lepsze rezultaty niż ta energia cały czas braku takiej przestrzeni, żeby złapać oddech, żeby się zastanowić, co jeszcze mogę zrobić, a co mogę zrobić innego. A teraz widzę, że mało też przygotowuję siebie nerwowy do zaczęcia pracy online. I to już jest dla mnie takie no, duże, że czuję, że po prostu pomału zacznę wchodzić w te przestrzenie online, bo do tej pory większość jednak pracowałam, czy większość, wszystkie rzeczy robiłam stacjonarnie, a pomału już czuję, że jest czas na nowe i te wszystkie talenty, potencjał i zasoby, które zbierałam przez lata i którymi dzieliłam, no to one już tak pukają głośniej do drzwi i mówią, okej, pokaż się, powiedz o tym, bo tego jeszcze nie robię, połącz kropki. I pierwsza w tym, co do ciebie przychodzi, opór, wierzę. Tak jak kiedyś mówiłaś, że my po prostu boimy się
nowego, bo wiemy, że jesteśmy w czymś pierwsze. I ja tak czuję, że po prostu połączenie ekspansji z moim zawodem pływania jest czymś ogromnym i połączenie też bycia przewodnikiem intuicji z pływaniem to jest coś niesamowitego. Pamiętam, jak miałyśmy jedno ze spotkań i tam było bardzo dużo o przepływie. A ja było właśnie wszystko płynie, przepływ, i ja po prostu łączę sobie krówki, mówię, przewodnik, okej? Okay? I widzę tam słowo wodnik. I po prostu, że no to, i pływanie jest na flow, i nasz biznes jest na flow, i to wszystko tak naprawdę się ze sobą łączy. Więc teraz jestem właśnie na tym momencie, gdzie ja zaczynam rozpisywać sobie i tworzyć sesję embodiment dla osób, które chcą nauczyć się pływać, ale mają jeszcze przed wodą, żeby mogły z Wow. wejściem na zajęcia poszejkować, przetańczyć to, wyrzucić z siebie lęki i wejść po prostu takie z ekscytacją do tego, co je, bo bardzo często dane albo jakieś podtopienia, albo wcześniejsze blokady, a tu już mamy na poziomie tym niewodnym, tylko powietrznym, Tak. żeby to rozbrajać i wchodzić z taką lekkością do nowego procesu. I właśnie bycie przewodnikiem i wodnym nauczycielem jest po prostu czymś, co się niesamowicie łączy. A wcześniej bałam się tego, bo tego wcześniej nie zrobił, a teraz widzę potencjał w tym, że to jest coś, co może pomóc setkom kobiet i mężczyzn. Większość tak mam kobiet, ale no widać, że to się ze sobą niesamowicie łączy i przychodzi coraz więcej pomysłów, coraz więcej takiej właśnie kreatywności, klarowności. No i często tam także zamykam oczy, pomysł otworzyć, zapisać, bo za chwilę zapomnę, więc to jest. Ale pięknie, wow, to jest, słuchajcie, niesamowite. Czasem nam się wydaje, że musimy wybrać, nie? O, czy sesję embodiment, czy będę przewodniczką, ale też uczę pływania i a ty po prostu zrobiłaś, połączyłaś to wszystko, co jest twoją pasją. I dla mnie o tym jest kobiecy biznes, że my nie musimy wybierać w takim sensie, że o, ja tylko muszę być, pracować z tym, tylko możemy to połączyć w swój unikatowy sposób. Ja pamiętam, jak powiedziałaś o tym, tylko nie pamiętam, czy to było na ekspansji, czy chyba na przewodniczkach, że właśnie tak ci kto kliknął, że to jest przewodnik, wodnik i w ogóle, że z tym też wychodzić do świata. Mówię, Boże, this is brilliant, po prostu to jest totalnie genialne i to jest niesamowite, że my, że czasem nam się wydaje, że już wszystko zostało zrobione. Fuck it, nie. Jakby nikt nie zrobił tego w taki sposób, w jaki my to zrobimy. I zawsze jest to miejsce na innowacyjność, kiedy my się z tą kobiecą energią łączymy. I też to, co fajnie powiedziałaś, że robisz sobie to kroczek po kroczku, nie? Że to nie musi być od razu, o, rzucam teraz wszystko i idę po prostu w biznes online. Nie, tylko jakby twoja ścieżka może być inna. I to wychodzenie z tej bardziej takiej męskiej energii, w której wszystko jest zaplanowane, każdy dzień wygląda tak samo. Nigdy, często też nie ma miejsca nawet na naszą cykliczność, która też jest niezwykle ważna w naszych kobiecych biznesach. I to, co powiedziałaś, to dla mnie to jest tak naprawdę jeszcze ta głębsza esencja tego, co my robimy w ekspansji, że jak, okej, możemy sobie mówić o większych przychodach, o większej ilości osób w naszych programach, ale to, co powiedziałaś, że wstajesz. I masz czas dla siebie i możesz zacząć pracę o 14, o 15, że możesz siebie napełnić, spotkać się ze sobą, zadbać o siebie, czy spędzić czas z bliskimi. To jest tak naprawdę to, po co my to robimy, nie? Że znaczy, jeden z ważnych aspektów, więc bardzo, bardzo się cieszę za ciebie, kochana. Tak. I też ja zauważyłam, jak też chodzi nawet o ilość osób, dzięki takiej energii i tej przestrzeni, że ja wspiera cię mnóstwo kobiet, bo wykształcam po prostu mnóstwo cudownych osób, które dzisiaj będą po mnie za chwilę, to po prostu one są no, też cudowne, więc jak zobaczyłam, kto dzisiaj jest, to miałam takie no, cudownie, że możemy się dzisiaj spotkać, po prostu są takie bratnie dusze i każda z nas się wspiera, bo każda z nas coś przeżyła. Ja też widzę, że może jeszcze jest mnie mało w wiadomościach, ale już pomału to czuję. Okej, okay, jak mam jakiś problem, to ja po prostu przejmę wiadomość i problem jest przez 30-50 kobiet, bo dziewczyny naprawdę i to jest rewelacja. I też nawet ten rok pływacki szkolny, bo zazwyczaj zaczynam w wrześniu, prowadzę go do wakacji, półkolonki.
broni organizuję i to jest takie w miarę cykliczne. Ja też zauważyłam, jak zwiększyła mi się przestrzeń. No, buduję szkółkę od 9 lat, ale teraz w końcu czuję, że, no, że ja jestem w niej szefem, a nie pracownikiem tylko. I to jest dla mnie, bo ja wcześniej chciałam oddawać wszystko, dzielić się wszystkim, a nie umiałam przejmować, a teraz już widzę, gdzie jest moja rola i widzę, że po prostu no, umiem bardziej z takiej dojrzałej męskiej energii, z dojrzałej kobiecej zarządzać tym wszystkim i w razie no, jakichś problemów, czy z pracownikami, czy z czymkolwiek, ja już mam w głowie, ok, ten problem jest to, żeby być gdzieś wyżej, a nie po to, że chcę. Więc całkiem inaczej podchodzę do rozwiązywania rzeczy. Widzę, no, pewnie kroczę w tym wszystkim. I w zasadzie w tym roku szkółka się rozrosła prawie o 100% w porównaniu do zeszłego roku. Więc oh my God. Mnóstwo dzieciaków. Ja chodziłam do podstawówki, gdzie było 40 osób, a w mojej szkółce mam 150 dzieci. Więc mam moich. Oh my God. Więc to jest po prostu dla mnie nieziemskie i praca z kobietami, i praca z dziećmi, to jest to niemocno napełnia. I to uwielbiam robić. I to daje taką ogromną satysfakcję i no, to jest duże. To jest po prostu, jak pozwolić czemuś odejść, czy umrzeć, to widzimy, jak coś nowe się mocno. Tak. O, wow, kochane, ogromne gratulacje. To jest w ogóle, wiecie, czasem też właśnie się kobiety pytają, ale czy ja muszę być mentorką, coachką i muszę, nie wiem, uczyć o biznesie i mieć biznes online? I mówię, nie, jakby w ekspansji są prawniczki, księgowe, tak jak Paulina, to w ogóle nisza sama w sobie. Więc mamy też Paulinę drugą, która ma swoją weterynarię. Więc to jest tak, że wiecie, że to kobieca energia jest, jakby my wszędzie możemy to zasilać i w każdym obszarze naszego życia i to, nad czym pracujemy w kontekście biznesowym, później się przekłada właśnie na to, jaką jestem szefową, później jaką jestem partnerką, jaką jestem przyjaciółką, że to nie jest tak, że to jest tylko oderwany jeden aspekt naszego życia, tylko my wzrastamy jako kobieta w pełni, w każdym obszarze, nie tylko w biznesowym, tylko w całym spektrum bycia kobietą, także przewodniczkę tutaj Klaudia pisze, dokładnie, nie? To jest w ogóle, to jest tak piękne, że och, cudownie, także słuchajcie, tam na górze jest taka strzałeczka, tak? Jeszcze jedną rzeczą się pochwalę, bo przyszła mi teraz, ja też widzę, jak właśnie bycie przewodniczką intuicji też poprawiło komunikację na basenie, bo ja jeszcze chodzę i też bardziej rozumiem drugą osobę. I większość kobiet, która przychodzi teraz zaczynać naukę, no to zazwyczaj umawiamy się w takich godzinach porannych, żeby basen był pusty, żeby one miały ten warunek takiego luzu. I większość osób zaczyna mi pływać na pierwszej, drugiej, trzeciej lekcji. To jest po prostu niesamowite. Aż mam ciary, bo to po prostu. No. Wiadomo, że ten styl nie jest jeszcze pełny, ale ktoś, kto bał się zanurzyć głowę do wody, otwiera mi się od ściany i sam przepływa 5, 8, 10 metrów i wychodzi po prostu tak szczęśliwy z zajęć, że i zazwyczaj z tekstem, że dłużej zajęło mi podjęcie decyzji niż po prostu to puszczenie się na tej wodzie. Tak. I niesamowite, że. Ale pięknie. Tak. I potrafię o tym mówić, bo wcześniej to byłam taka skromna, że a teraz mam takie. Jestem zajebista po prostu. uczyć i po prostu uczę z mega czuciem i nie boję się o tym powiedzieć. I to jest dla mnie ekspansja, bo ja to jest mam, big. A teraz po prostu czuję ogromną swoją wartość i tak, i przechodzę obok lustra, to zawsze mi mówię, okej, słuchaj, dobrą robotę zrobiłaś i to jest niesamowite. Ale zajebiście, czy ja mogę poprosić o masę tutaj serduszek, ognia i wszystkiego dla Pauliny. To jest takie duże, my jesteśmy tak przyzwyczajone do tego, żeby sobie umniejszać, że szczególnie powiedziałabym my Polki, to jest po prostu, to jest tak grube i tak głębokie, że a nie, ktoś inny lepiej, nie jestem jeszcze niewystarczająca, jeszcze muszę zrobić 5000 kursów. Ale w momencie, kiedy mamy owning tego, że this is who I am, robię zajebistą robotę
I z tym wychodzę do świata, to jest po prostu, to jest też ta energia, która nam kreuje te rezultaty dalej. Także kochana, oh my God, jestem na maksa z Ciebie dumna, bo widzę Twoją ścieżkę przez ostatnie też miesiące i to po prostu jak wzrosłaś, jak się zmieniła Twoja energia, to jest po prostu niesamowite. Was wszystkich zapraszam oczywiście do obserwowania. Paulin, tam jest taka strzałeczka na górze, jeśli macie znajomych, których możecie podesłać, słuchajcie. Tak, to jest taka moja inicjacja do tego, żeby zacząć więcej się pokazywać w tej przestrzeni na zewnątrz. Dokładnie. Po naszej ostatniej rozgryzieniu Tak. tego, dlaczego cały czas byłam w środku. W sumie nie wiem, czy mamy przestrzeń na to, bo też To tak nic tak. jeszcze to maksymalnie minutkę, bo też dziewczyny czekają. Ja też jakiejś przestrzeni się tym dzieliłam, ale my rozbroiłyśmy sesją embodiment moje poczucie braku takiego wychodzenia do świata przez sytuację z dzieciństwa, gdzie byłam zamknięta w małym pokoju ciemnym i bałam się po prostu przechodzić dalej. A teraz jak z dorosłej wchodzę sobie, głaszczę tą małą dziewczynkę, zabieram ją na plac zabaw, zabieram ją gdzieś, to ja też czuję, że łatwiej wychodzę do świata i nie mam tej blokady, tylko po prostu z otwartością i bardziej doceniać. Pięknie, to był piękny proces, nie? Który gdzieś tam się trwał gdzieś przez ileś tam tygodni. To było akurat na kursie przewodniczek intuicji, ale też dołączając do ekspansji, macie dostęp do kolektywu. Zresztą to jest ciekawe, bo w tym miesiącu w ogóle pracujemy sobie w kolektywie i znowuż dołączając do ekspansji, macie dostęp do tych praktyk z tym, żeby wychodzić z odwagą właśnie do świata, żeby być widzianą w swojej prawdzie, w swojej ekspresji, w swojej kobiecości. Więc wczoraj nagrywałam właśnie praktyki. A 15 listopada będziemy się widzieć na takiej godzinnej sesji embodiment, gdzie będziemy sobie pracować z tym, więc zobaczcie, jak duże jest to, co powiedziała Paulina. A my miałyśmy dosłownie kilkanaście minut tej sesji, która była oczywiście bardzo głęboka, ale skontaktowanie się z tym wewnętrznym dzieckiem, z tymi naszymi częściami, żeby wyjść ze świata, do swojego biznesu, swojej mocy, swojej pewności, swojej ekspresji, to jest totalny game changer. No i dzięki temu właśnie też te nowe rezultaty przychodzą. Dzięki. Przepięknie, kochana. Dobrze, dziękuję ci ślicznie. Jakbyś mogła się rozłączyć, bo ja nie mam pojęcia, jak was rozłączać. I Dzięki. dobrze, dziękuję, kochana. Dobrze, i teraz, gdzie jest Kasia? Już sobie wyszukam, czy jest Kasia z nami. Kasiu, wysłałam ci zaproszenie. Kasia Mianowska, która też dołączyła do ekspansji. Hello, O, hello, hello. hello! Jak się umasz? Cześć, cześć. Słucham? Jak się umasz? A Pięknie, dziękuję. cudownie Cię widzieć. Świetnąco. Kwitnąco, tak też Dobra. wyglądasz? Tak trochę światło pada, ale dobra. Wspaniale. To powiedz, kochana, tak wiesz, jednym zdaniem, jaka jest Twoja supermoc, z czym wychodzisz do świata, o czym jest Twój biznes, tak żeby też osoby wiedzieć. To pytanie, z którym ja w ogóle wyszłam do ekspansji. Okej. Także ja jestem w ekspansji od końca sierpnia, czyli 2 miesiące. Kim jestem? Ja jestem terapeutką kobiet. Pracuję z kobietami w temacie relacji, w temacie takiej bycia autentyczną w relacji, bycia sobą w relacji, bycia wolną w relacji, jednocześnie będąc w relacji. To jest takie moje, to jest coś, co w ogóle do czego doszłam w trakcie tych 2 miesięcy. To jest taka moja nisza, Super. bo pracuję z kobietami, które gdzieś mają wrażenie, że utknęły, że robią wszystko i nic nie wychodzi. No i okazuje się, że jakby kierunek jest nie w tę stronę, bo trzeba zawrócić do siebie, do swojej właśnie mądrości, kobiecości, autentyczności. Wtedy po prostu płynie i aż mam ciary, jak to mówię, no ale to jest właśnie to. Także jakby to jest takie clue, które wyciągnęłam z ostatnich 2 miesięcy i no i teraz jest taki proces wychodzenia z tym do świata bardzo tak coraz odważniej, więc jakby temat jest ten sam, co Paulina też mówiła. No, także no grubo jest. Jest To grubo. co czujesz, że w ekspansji też najbardziej ci z tym pomogło? Bo myślę, że też fajnie, że sobie właśnie dzisiaj o tym rozmawiamy, że bo są jakby do ekspansji dołączają kobiety w różnym momencie. Część jest na etacie i
Dzięki ekspansji właśnie mają większą klarowność, tworzą kampanię, powracający przychód, dzięki czemu z tego etatu mogą zrezygnować. Są osoby, które już są gdzieś na początku swojego biznesu, ale właśnie potrzebują właśnie tej większej klarowności, żeby zobaczyć, okej, z czym ja tak naprawdę mam wychodzić do świata, co jest takiego unikatowego, co mnie jara, co jest moją misją. Więc jestem ciekawa, co być może jakie dokładnie, nie wiem, warsztaty, procesy pomogły ci w tym też, żeby to ułożyć. Wiesz co, znaczy, powiem, zacznę od tego, jakby gdzie ja jestem, bo ja tak naprawdę, i to też mi ekspansja pokazała, ja jestem na początku swojej drogi. Ja prowadzę swój biznes dosyć długo, natomiast będąc totalnie na swoim, w sensie prowadząc go ze swojej energii, jakby, bazując na swojej energii, takiej na zasadzie jestem terapeutką, wychodzę do was, to jest od niedawna. I teraz to, co mi bardzo pomogło, to w ogóle game changer, to jest układ nerwowy. I znowu mam ciary, jak to mówię, ale jakby dla mnie to jest game changer, bo ja w tych manifestacjach, różnych tam tematach siedzę od bardzo dawna, natomiast mi cały czas nie wychodziło się zastanawiać, o co chodzi. I dopiero jak wszedł temat układ nerwowy, praca ze stylami przywiązania, to tak chyba z pieniędzmi tam było, z money sign. No to dopiero tak naprawdę zmieniło, otworzyło i zaczyna mi płynąć powoli. Wow, ale ciary. Oh No ja też właśnie cały czas tak i nie ukrywam, że no jestem w szoku, tak, bo nawet jak my pracujemy tam chyba ze 2 razy miałam z tobą taki, no tego kola i to za każdym razem było otwórz się, przytul swoją małą dziewczynkę, poczuj się bezpiecznie i to wszystko było właśnie na poziomie układu nerwowego. Jestem bardzo taka mocna w działaniu, tylko że to działanie jest nie moje trochę, nie o mnie, nie dla mnie, tylko bardziej spełnianie oczekiwań i tak dalej. I dopiero jakby wejście w takie uczucie, okej, ale czego ty tak naprawdę chcesz sama dla siebie, to dopiero zmieniło całą zabawę, no właśnie na moją zabawę, na moją grę. Wow. To jest na maksa ważne. Też pamiętam, no, układ nerwowy, zresztą dlatego powstała ekspansja. To był totalny shift, totalny game changer. Tak jak mówiłaś, że Tak. okej, manifestacje, afirmacje, nawet praca też terapeutyczna i praca na poziomie rozumienia, świadomości, ale jak zejdziemy do ciała. I tak naprawdę to jest z jednej strony proste, bo my często wracamy do tych samych rzeczy, ale oglądamy je z innej strony. Te części się pokazują, pracujemy sobie właśnie nad tym, żeby się otwierać, że ten kobiecy biznes jest tak naprawdę o tym, że ja pozwalam sobie przyjąć więcej, ale poprzez kontakt z tym, co do tej pory sprawiało, że ja się nie czułam z tym bezpiecznie, żeby na przykład Dokładnie. pracować mniej. Tak jak mówiła Paulina, to nie jest takie Dokładnie. proste. Jeśli cały czas, zresztą my i nie wiem, kobiety w naszym rodzie cały czas pracowały ciężko i pracowały dużo i to było trudne na przykład, to, że ja teraz otwieram swój biznes i mam pragnienie tego, żeby pracować o połowę mniej, to nie znaczy, że to się z dnia na dzień wydarzy, bo moje ciało będzie się czuło, że to jest w ogóle dla mnie zagrożenie, bo ja tego nie znam. Dokładnie. Z jakimi częściami, jeśli chcesz się podzielić, wiesz, w sobie albo przekonaniami czy emocjami, kontaktowałaś się, żeby właśnie, wiesz, tak jak powiedziałaś, że to zaczęło płynąć. Wiesz co, no przede wszystkim mała dziewczynka, taka, która, pamiętam tą ostatnią naszą sesję tego lasu wielkiego i tej małej dziewczynki, która tam po prostu zaciśnięta jest, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, która też mocno mi wraca, to jest odcinanie się. Jakby takie ciach i ja właściwie przez całe moje życie, ja to tak jakby przemocowo przechodziłam, w sensie tak jakby nie otwierałam się tak jakby z siebie, tylko tak jakby przemocowo jakby, jak to nazwać, przeciskałam to. W sensie, słowa mi zabrakło, ale ogólnie chodzi o to, że tak jakby zmuszałam siebie do wielu rzeczy, nawet tych fajnych, jednak cały czas był ten taki element stop, i dosłownie odcięcie. Jakby nie czuję, nie wiem, nie ma. I tak naprawdę dopiero w trakcie tych ostatnich 2 miesięcy to mi się pokazało, chyba właśnie tam był ten styl unikowy, ta medytacja na styl unikowy. Ja po prostu zrobiłam sobie, pamiętam, pierwszy raz tą medytację i taka ściana się pokazuje. Ja tak, taka ściana, taka, pamiętam, z takiej skały oszlifowanej jeszcze, tak to było wszystko takie śliskie, nie? Tak, Boże. I dopiero pierwszy raz w życiu miałam kontakt w ogóle z tym,
że to mnie chroni, że to mi mówi mi różne, bo nawet nie chroni, mówi mi różne rzeczy i że ja mogę z tym rozmawiać, że nie muszę tego przebijać, bo zawsze u mnie w życiu było takim, wiesz, jakby ja muszę przebić jakieś mury, jest ciężko, jest trudno, wziąć jakieś ciężary na siebie i tak dalej. A tutaj nagle się pokazuje, nagle rozmawiamy, nagle jakby ona mi się otwiera, ona mi się zmienia, ona tak wie, że to się samo dzieje, więc jakby mam wrażenie, że te procesy, one z jednej strony nie są jakieś takie wielkim szałem, bo ja zdarzało mi się być w różnych procesach, a z drugiej strony to jest tak transformujące, takie spotkanie ze sobą, właśnie z tymi swoimi częściami, no jestem pod wrażeniem w ogóle jakby, no i embodiment, takie po prostu bycie w ruchu, obserwowanie siebie, swojego ciała, jakby gdzie się pojawia, co się pojawia, podążanie za jakby, no dla mnie to jest po prostu sztos, no tylko mówię to słowo ostatnio. I love it. I tak, myślę, że to jest taki ważny moment, tak, przy którym się możemy zatrzymać, że jak mocno my jesteśmy nauczone, jak głęboko mamy wgrane to, że właśnie muszę walczyć, muszę się gdzieś przebijać, muszę, tak jak powiedziałaś, nie, że się potrzebuje zmuszać i nawet temat prokrastynacji, który jest bardzo też dużym tematem, gdzie nasz układ nerwowy nas z jakiegoś powodu zatrzymuje często przy różnych rzeczach. I nam się wydaje, że ja w biznesie, zresztą w ogóle my poczucie własnej wartości osadzamy często w tym, ile robimy, a nie w tym, kim jesteśmy, więc to jest w ogóle taki mocny temat też, z którym sobie często pracujemy, no bo jeśli moje poczucie własnej wartości, to dla wszystkich kobiet, z którym trudno jest odpoczywać, zazwyczaj tam jest odpowiedź, jeśli nie umiem odpoczywać i to jest trudne dla mojego układu nerwowego, trudno jest mi się zatrzymać, to często jest tak, że to poczucie własnej wartości jest zapisane w tym, ile ja robię, ile osiągam, a nie w tym, kim ja jestem. I często, jak tutaj właśnie o tym rozmawiamy, to jest tak, że jak ja mówię, że biznes naprawdę na kolejnych levelach on może być lekki, to jest tak, jakbym mówiła po chińsku. No bo jak kurwa lekki, jak tylko to, co ja znam, to jest trudne, na przykład, nie? No bo nasze ciało to pamięta i później się okazuje, tak jak powiedziałeś, że zamykamy oczy, przechodzimy przez proces kontaktu z wewnętrznymi częściami, no właśnie, z tymi częściami, które są dla nas, które z jakiegoś powodu nas chronią, które różnych rzeczy się boją. I to jest właśnie takie piękne, że my wtedy zaczynamy budować taką swoją wewnętrzną pełnię, czy wręcz do niej wracać tak naprawdę i ją pielęgnować, bo często jest tak, że my się gdzieś irytujemy na te części, o jak prokrastynujemy, jak nam się czegoś nie chce, to co tam jeszcze dojdzie? Walimy, nie? O Boże, czemu ty się w ogóle pojawiasz? Po co? Znowu się pojawia? Jakby to jest, Boże, znowu, nie? To jest trudne nad miejscami, tak. Dokładnie. No i tak zawraca, i tak zawraca, nie? Tak, a może inaczej. I za każdym razem, jak mnie na przykład odcina, i mam, bo to wiecie, to nie jest tak, że my tego nie mamy, że wejdziecie na 2 miesiące do ekspansji, uzdrowicie wszystko i tego nie będzie. Nie, to chodzi o narzędzie, dzięki którym my wiemy, co z tym robić i jak nawigować tym na każdym kolejnym levelu, no bo jeśli prowadzimy swój biznes, no to chcemy w nim wzrastać, ale w zgodzie z układem nerwowym, nie kosztem siebie, nie kosztem swojej energii, swojego ciała. Więc zamiast tej walki, przebijania się, trudności, właśnie tego zmuszania się, możemy wejść w zaufanie do swojego ciała, w to, że my często sobie mówimy o expanded body, czyli o ciele, bo to jest znowuż praca z naszym układem nerwowym, gdzie każda z nas, i to jest moment, w którym my wychodzimy z poziomu głowy, a schodzimy do ciała, więc nieważne jakich ja słów tutaj użyję, jeśli tego nie doświadczyłyście, może być to trudno zrozumieć, bo to trzeba poczuć i doświadczyć, ale to jest tak, że wracanie do naszej kobiecości w biznesie, w życiu, jest o tym, że my kontaktujemy się z ciałem poprzez uzdrawianie tych różnych części, o których sobie tutaj z Kasią też rozmawiamy, ale też dopuszczamy do głosu to ciało, które mówi, hej, podejmij tą decyzję, hej, zrób taką i taką ofertę, hej, zrób dzisiaj live'a. I nagle się okazuje, że ten live, który robimy, ile jest przykładów w ekspansji dziewczyn, które nawet z podcastu, o 22 poczuły, że mają zrobić live'a, zrobiły live'a w totalnej lekkości, bum, 30 osób zapisanych na wyzwanie, a zaraz wyprzedana przestrzeń higher level. Więc
I my mogłybyśmy rozkminiać z głowy, jak to zrobić, ale nasze ciało wie, nasza intuicja wie, co jest tym naszym, tą naszą najlżejszą dla nas drogą. To nie oznacza, że ona będzie, wiecie, zawsze łatwa, ale tam jest więcej lekkości. I pamiętam, że ja często, jak mam jakieś skoki kwantowe, i na przykład, nie wiem, w sierpniu miałyśmy tak, że miałyśmy no, przeogromny skok kwantowy i po prostu przychody na takim poziomie. Ja się odwróciłam, miałam takie, pracowałam mniej niż innych miesiącach. W sumie to wiem i nie wiem, jak to się wydarzyło, że ta lekkość na poziomie ciała to jest takie, że o wow, że ja się tam nie ujechałam, tylko rzeczywiście robiłam to w zgodzie ze sobą. Czy są jeszcze właśnie jakieś rzeczy, nawet takie, wiesz, day to day, które zauważasz w tym, jak może inaczej podchodzisz do biznesu, do siebie, do swoich klientek, do wyzwań? Znaczy to, co też mi się zmienia, to jest takie, ja widzę, że to jest pewien proces, to jest sprzedaż. I teraz jestem w Masterpiece i to jest w ogóle jakby dla mnie te pytania, to trochę zdradzę, ale te pytania, które zadałaś na tym pierwszym callu, ja tak mówię, kurde, jakie to jest mocne. Ja jestem generatorką, ja lubię, jak ja się mnie pyta ogólnie, nie? Jak mam te pytania. I to jest takie, no tak, to teraz się wgryźć z tą, jakby badać, robić, jakby, tak. Wiesz, jakby budować, kreować. Natomiast też pamiętam, zrobiłam sobie ten masterclass o magnetycznej sprzedaży. I tam powiedziałaś coś takiego, że to ty się musisz... Czekaj, znowu mam ciary. Dobra. Że musisz... Że jeżeli ty się nie stawisz do swojej oferty, nie staniesz za nią, za sobą i za swoim giftem i za tym, co ty robisz, to nikt tego nie zrobi. I dla mnie to było jakieś... I druga rzecz to było, że nie robienie tego to jest disservice do twoich klientek. I tam jeszcze była trzecia rzecz o tym, że to jest wyraz miłości, jak to robisz. Tak. W sensie, jak się stawiasz do tej sprzedaży. I tak, o kurwa, przepraszam. Tak, bo to jest dokładnie to, mówię, o, mocne, nie? No to jest mocne i ja z tym pracuję sobie. Oczywiście jakby mam swoje procesy z tym, bo to jest takie, trochę jest, trochę nie jest, ale jakby myślę, że jak już się zaczęło, to pójdzie. Natomiast to jest to. Jakby to jest ta część, ta marketingowo-sprzedażowa, ale tak naprawdę cały czas wraca do mnie. No właśnie, to jest to, nie? Że jakby ty musisz się pokazać. Chyba w upgrade'ie też mówiłaś coś, że jakby im wyższy level, tym jakby większe pokazanie się światu, jakby bardziej odważne. Tak. Jakby to jest dla mnie teraz taki, można powiedzieć, wyzwanie, żeby coraz bardziej, coraz mocniej się pokazywać z tym, co ja tak naprawdę robię. No i dookreślać cały czas dla mnie, bo mi to się tak cały czas, trochę mi się rozjeżdża, potem wraca, potem rozjeżdża, potem wraca i to jest, widzę, taki proces po prostu, okej, bardziej, bardziej, bardziej. No i to jest proces. Ja myślę, że ten proces będzie cały czas trwał, pogłębiał tak. się, ale no to jest to coś, czego mi brakowało do tej pory. To takie było wszystko rozleciane, takie w chmurce, pływające. Wiesz, ja miałam kiedyś, to jeszcze powiem, takie przekonanie, że kobieta, jak ma męża, to ten mąż to taki, wiesz, biznes prowadzi, nie? Że to jest takie uziemione, a ona to sobie tak, wiecie, tak sobie, tak się bawi. Aha, nie, tak. Takie ma te swoje pili, koraliki, coś tam, nie? I się bawi tym i ona tak sobie... Nawet nie eksperymentuje, taka laleczka, takie coś mi się pokazywało, miałam takie przekonanie, a teraz to jest nie, kochana, po prostu stawiasz się, jakby stawiasz się do tego i to jest, no to tak widzę, super. Że to jest totalna zmiana, nie, także wow. No, dużo, jest wow. Fajnie, no. Ale dzieje się, ale lubimy. Tak. Dobra, wiesz, pięknie, że opowiadasz o tym, że to jest proces, nie? No bo sprzedaż nam odpala, my fucking god, po prostu na maksa dużo, nie? Ale z drugiej strony to jest najmocniejszy, powiedziałabym, temat energetyczny, który jest. Powiedziałabym, że sprzedaż też w kontekście tego, jak się stawiam, kiedy nie płynie, kiedy nie, że to wszystko jest wokół tej sprzedaży, gdzieś tam ktoś się nie patrzy, kręci. To też mocno mnie trzepnęło, to było w upgrade'zie, co prawda, ale wie, ktoś nie tak. patrzy, to jak ty się stawiasz, wie, no to już jest, to już, no nie ma bata, już tego nie ominie. Także tak, tam jest dużo różnych. Tak, upgrade się nazywał, słuchajcie, no bullshit. No bullshit. Bo to jest też, wiesz, super, właśnie, że opowiadasz o tym, co tak, wiesz, czasem
to jest to, że czasem my wchodzimy do jakiejś przestrzeni po jedno zdanie. Tak. Czasem na ten masterclass wchodzimy po jedno zdanie, które później po prostu transformuje i jesteś... Dokładnie, rozwala system i jesteś z nim przez kolejne tygodnie i miesiące. I nawet ostatnio sobie na ekspansji mówiłyśmy, quality over quantity. Nie zawsze to jest ilość tego, co skonsumujesz, bo oczywiście wchodząc do ekspansji, wiecie, macie dostęp do wszystkiego tak naprawdę, co ja stworzyłam w swoim biznesie przez ostatnie lata, bo wchodząc do ekspansji dostajecie dostęp do kolektywu, więc macie tam dostęp do całego wsparcia energetycznego, biznesowego. Tam jest wszystko to, co ja tworzyłam przez ostatnie lata, co jest fundamentem tego biznesu, który prowadzę teraz, mojej transformacji, mojej kobiecości, mojej mocy, pewności. I to jest tam jako zasób, ale to nie oznacza, że musimy tam wejść i od razu wszystko zrobić, bo czasem jest właśnie. Ale to też usłyszę, to jest wyzwanie. Powiem ci, to jest, bo ja też mam takie. No ja wiem. Wszystko? Nie, jakby to jest. Wow. To no jest ja wiem, wyzwanie. Będę nagrywała wideo właśnie, jak korzystać z ekspansji, słuchajcie. Tak. To ja poproszę, bo ja po prostu mam łeb jak... Wiem, ale... To jest wyzwanie. Tak, ale to jest też jedna z moich mentorek zawsze mówiła, bo ja też jak dołączam do tych przestrzeni, to miałam takie, Boże, Jezus, od czego zacząć? Tu masterclass, tu to. A później usłyszałam takie słowo, żeby nie traktować obfitości jako brak. Żeby wchodzić, wiecie, Boże, jest tak dużo i my robimy problem z tego, że jest dużo, a chcemy, żeby było więcej, nie? Jakby więcej obfitości, więc tak naprawdę ta obfitość, w ogóle wejście do ekspansji i zobaczenie całej tej obfitości, tego co dostajecie, już kalibruje wasz układ nerwowy, bo na kolejnych poziomach biznesu my będziemy otrzymywać więcej i jak ty możesz w ogóle to przyjąć i jak to możesz przefiltrować się do tego, dokalibrować, więc to jest to jest przepiękne i na maksa ważne i tak, i ta sprzedaż to jest proces, o którym sobie często mówimy i jakby dużym plusem ekspansji jest to, że właśnie możecie, tak jak Kasia mówiła, o, przerobiłam sobie masterpiece, teraz trwa program, który jest po prostu, oh my god, jak ja robię notatki wszystkiego, czego się będziemy uczyły po prostu przez ostatnie tygodnie tego roku, co jest w ogóle szalone, że zostało nam wczoraj na spotkaniu zespołu, Karolina z zespołu powiedziała, czy ty wiesz, że zostało 8 tygodni do końca roku? A ja na chwilę atak paniki i mówię, a Boże, 8 tygodni. Ale później mam takie, aż 8 tygodni, co my jesteśmy w stanie zrobić w 8 tygodni w tym roku. I to, co mówiłam, że właśnie korzystamy sobie, nie, z programu Masterpiece, z magnetycznej sprzedaży, z biznesowego Yin Yang, który jest... O, i to jest kolejne coś, co znaczy kolejny program, który mega polecam. Przerobiłam jedno spotkanie. Pierwsze i po prostu, Boże, i nawet to nie wchodziłam jakoś specjalnie mocno, po prostu jechałam samochodem, mówię, a puszczę sobie, nie? I po prostu nagle znowu. I mówię, okej, no to cokolwiek bym nie weszła, to po prostu otwiera się cała obfitość, więc no to też jest cudowny program. No. Super, no biznesowe Yin Yang to jest w ogóle fundament chyba tego wszystkiego, co robimy, bo to jest o właśnie wchodzeniu w dojrzałą energię kobiecą i męską w biznesie, bo kobiecy biznes często jesteśmy w dwóch takich wahaniach, albo jesteśmy w tej kobiecej i w tej po prostu takiej, a dzisiaj czegoś nie zrobię, bo mi się nie chce, bo nie czuję, bla, 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 albo w takiej totalnej przyjemności, albo jesteśmy właśnie w tej męskiej, która tam napierdziela i często też te energie, w których jesteśmy, są bardziej z poziomu rany niż tej naszej mocy, więc dokalibrowanie tego to jest na maksa ważne, więc w biznesowym Yin Yang wtedy pracujemy też z energią, z relacją z mamą i z tatą, z wewnętrznym dzieckiem, z naszą future self, z dojrzałą energią kobiecą i męską, także to jest naprawdę sztos. I później na spotkaniach ekspansji możecie zadać pytanie odnośnie tego, co się w was pojawiło, albo przyjść na spotkanie i posłuchać, i często po prostu inne kobiety są odpowiedzią na wasze pytanie, więc to jest przepiękne, jak to się wszystko przeplata. No dobrze, kochane, czekajcie, zobaczymy sobie, czy... Muszę sobie... O, dobrze, mamy też Dorotkę, to się za chwilkę z Dorotką połączymy. Także kochana, ja ci dziękuję z całego serducha. No, pamiętajcie, że jest strzałka, żeby obserwować Kasię, być na bieżąco, tak, z tym, co robi i wspierać
Was, w was, w budowaniu. Dziękuję za zaproszenie. Tak. No, w ogóle tak a propos jeszcze ekspansji, to twoje w ogóle to, że jakby, no właśnie, tak to brzmi, zabrzmi dziwnie, ale dostęp do ciebie i do twoich mentoringów i do tego, że ty naprawdę dajesz takie prowadzenie w punkt, dosłownie. Jakby dla mnie to wystarczy, no właśnie, czasami posłuchać innych. Ja nie wierzyłam w to, od razu powiem, ja w to nie wierzę, mówię, jak to, przecież ja mam swoje indywidualne coś tam, nie? A tutaj nagle ja tak mam całą listę i nagle odhaczam, ale ja mówię, kurczę, niesamowite to jest, także super. Też korzystanie z procesów, jakie prowadzisz innym dziewczynom i nagle tak, okej, to ja też sobie wchodzę, robię swoje, tam, no, cudowne to jest. To jest niesamowite, nie? Że, tak. Ale myślę, że wiele osób wchodzi z takim nastawieniem, że o, ta jasne, nie? W sensie, że ja muszę zadać pytanie, to żeby dostać pytanie. Odpowiedź, a później często jest tak, że jak już ktoś, nie wiem, jesteś tam na koniec spotkania, to w sumie to miałam 10 pytań i na wszystkie już dostałam odpowiedź. bo to kolektywnie pracuje, nie? Więc... No ja naprawdę w to nie wierzyłam, naprawdę. Ja jestem z tych, co mówię, no nie, niemożliwe, nie? No, jednak tak, jednak potwierdzam. Tak. Tak jest. Pięknie, dzięki kochana. Serdeczne. O, dziękuję, kochana, jakbyś się mogła rozłączyć, tak. Bo nie wiem, jak już, to zrobić. Nie wiem jak, ale. Dobrze. Nie wiem, czy po prostu z live'a nie musisz wyjść na chwilkę. A tutaj czekaj, odpuść. A dobra, najwyżej się połączę znowu. Dobra, nie dobra. Wiem. Dobra. Dzięki. Także słuchajcie, za chwilkę się połączymy z kolejną wspaniałą kobietą. Ja was oczywiście zapraszam do ekspansji. Tam jest, słuchajcie, no zresztą same słyszycie, ja uwielbiam takie live z uczestniczkami ekspansji, bo każdy, jakby proces każdej z nich jest indywidualny, dlatego że w ekspansji dostajecie tak wiele, tak naprawdę wszystko, dostęp do wszystkiego, co stworzyłam przez ostatnie lata w temacie kobiecości, pracy z traumą, pracy z układem nerwowym, strategii biznesowej, tworzenia treści, tworzenia kampanii, jakby all of it, po to, żebyście wy mogły wykorzystać to w kontekście tego, gdzie wy jesteście w tym miejscu. I to jest jeden z takich największych plusów ekspansji, że tam wiecie, nie ma konkretnej ścieżki, tylko oczywiście dostajecie też w niej prowadzenie, ale że dobieracie sobie to prowadzenie w kontekście tego, czego wy potrzebujecie na dany moment. Więc ekspansja możecie aplikować, jak wpiszecie w komentarzu ekspansja, to możecie dostać, to wyświetli wam się strona ze wszystkimi szczegółami w ekspansji. Jak macie tutaj jakieś pytania, to dawajcie znać, bo na live będę na nie odpowiadała. Możecie aplikować i pamiętajcie, że teraz dołączenie do ekspansji odbywa się poprzez formularz aplikacyjny. Więc możecie aplikować, my do was wracamy z odpowiedzią i niższa cena jest do czwartku, do końca dnia, więc później ta cena wzrasta już bezpowrotnie, na ekspansję nie ma promocji, więc to nie jest tak, że ona teraz wzrasta, a później będzie mniejsza, cena ekspansji będzie wręcz rosła, dlatego że rośnie jej wartość, rośnie, poszerza się cały czas to, co tam otrzymujecie, więc to jest najlepszy moment, żeby dołączyć, szczególnie, że 7-8 grudnia widzimy się w Warszawie dla osób z ekspansji. Dwudniowy event jest for free w bonusie, także big news. Dobrze, słuchajcie, Dorotka. Kochana, wysłałam ci zaproszenie. Halo. Witam. Jestem po milionie godzin w podróży, bo właśnie wróciłam z warsztatów na Malediwach i pisałam do Kingi, że nie dam rady, bo po prostu wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. I w końcu z Cypru pisałam, że nie dam rady się połączyć, bo jeszcze mieliśmy awaryjne lądowanie na Cyprze, więc po prostu... Wszystko, co się mogło wydarzyć, to się wydarzyło, ale przychodzę do domu, czytam, Kinga mówi, że po kolei rozmawiasz. Dobrze, to ja jestem, idę, no co muszę. O my God, kochana, jak Malediwy w ogóle. Bardzo szczęśliwa, bo ja do tej pory miałam koncepcję, że Malediwy to domki na wodzie, a to nieprawda, to piękne miejscowości z tubylczymi ludźmi, którzy... Ja w życiu nie byłam w
piękniejszej energii ludzi tak naprawdę. Ja mieszkaliśmy, wybrałam taką wyspę, bo to organizowałyśmy z koleżanką te warsztaty razem i wybrałyśmy taką lokalną wyspę. I to, jacy tam ludzie są po prostu lajtowi, serdeczni, przyjemni, tacy, aż luksusowy ten ich spokój jest, że to jest w ogóle żadnego strachu, żeby o 4:15 wyjść na wschód słońca nad ocean, żeby pójść zobaczyć, no w ogóle coś niesamowitego. Byłam w różnych miejscach, bo mnie ciągnie w takie miejsca, ale to, co pokazała mi społeczność na Malediwach, nie domki na piasku, tylko właśnie na tej wodzie, tylko właśnie taki guest house wybrałyśmy, gdzie po prostu było no cudownie, lokalna społeczność jako tak. Pracownicy. Nie, no w ogóle cudownie, co tam. Nie, kochane, że to czujemy się zaszczycone, że możemy z tobą rozmawiać, jak jesteś jeszcze w tej energii. Słuchajcie, takie mamy kobiety w ekspansji. Wróciłam właśnie z warsztatów na Malediwa, które organizuję. Takie zdanie bajka, naprawdę. No. Ale ja chcę tego dokalibrować, kochana, też chcę tak kiedyś powiedzieć. Naprawdę, to jest zdanie bajka, no móc takie zdanie w ogóle wypowiedzieć, to, że ja to robię, taka zwykła ja z bloków dziewczyna, no to po prostu jest niewiarygodne, to jest, dla mnie to jest niesamowite. Ekspansję brać, jak czasami ktoś znajomy się do mnie, właśnie jakaś kobieta odzywa, mówi tam, Dorota, widziałam cię w tej ekspansji, to, że jesteś, to dałabyś znać, co tam jest. No to się tego nie da nawet opowiedzieć. Tam jest wszystko, co potrzeba na teraz i brać, w ogóle się nie zastanawiać, bo to się interesują tym osoby, które i tak wydają pieniądze na swój rozwój, i tak wydają pieniądze na jakieś pierdolety i shifty, nie wiadomo co, a potrzeba jest im po prostu tego, żeby jakaś kobieta, która już była w męskiej energii, tylko w żeńskiej energii, żeby która się posklejała do kupy, powiedziała, chodź tędy, idziemy teraz tędy. No ja mówię brać i spać w ogóle, brać. Ja cię kocham, kochana. Ale taka prawda, wiesz, bo to jest naprawdę, Kamila, także ja, wiesz, ciebie widziałam dawno, dawno temu i mnie wkurzało, co ona wie w ogóle o życiu, młoda, se mieszka na jakichś wyspach w ogóle, no nie, no to w ogóle, to co ona wie, co ona wie? No a teraz ostatnio mi gdzieś wpadłaś i ja po prostu się rozkochałam do granic, no bo to jest właśnie to, żebym ja mogła być tej, ja nigdy w życiu nie miałam żadnej struktury, ja się od ciebie uczę kobiecej struktury, ja byłam tylko, o dzisiaj mi się nie chce, ja dzisiaj tylko to byłam, a dzisiaj ja nakładam na to, że są rzeczy do zrobienia w kobiecej energii, sobie je zrób w kobiecej energii, ale one są do zrobienia. To nie znaczy, że ja się stawiam jeden do jednego, bo ja ciągle jestem w swojej drodze. Natomiast ja w końcu dostałam na talerzu płyn jak kobieta, leż, pachnij i działaj po prostu. I love you. No naprawdę, ja jestem zachwycona, tak się zastanowiłam, bo słyszałam Kasię przede mną i ty zadałaś Kasi, jaka jest jej supermoc. Ja tak mówię, to jest właśnie, ja też tak jak Kasia powiedziała, ja się przyszłam tego dowiedzieć tak naprawdę, jak ja mam to, co ja mam powiedzieć w jednym zdaniu. I do mnie od razu takie przyszło zdanie, że moją supermocą jest łączenie kropek. Jak ja pracuję z kimś, to mi się od razu wszystko, jak w jakiejś autystycznej głowie, wszystko układa. Tu dzieciństwo, tu to, tu okopy, tu wlazła do studni i nie chce wyjść, tu ma swoje przekonania, których się trzyma, tu ja taka jestem. No i to są te takie moje supermoce, żeby o trudnych rzeczach mówić w łatwy sposób, bo ja też pracuję terapeutycznie z kobietami i w końcu nauczyłam się też już, ale nauczyłam się nie brać odpowiedzialności w ogóle za innych ludzi. Do tego potrzebowałam stanąć w swojej prawdzie, że biorę odpowiedzialność za innych, żeby mnie lubili, żeby mnie chcieli, żebym była taka fajna, że tak wszystko zrobię i w ogóle za wszystkie i wszystko załatwię. Ale żeby stanąć w takim swoim miejscu, no to no mówię o tym już publicznie, bo jest to już taka też i moja prawda, że musiałam wytrzeźwieć. Ja 8 rok jestem trzeźwa. Ja musiałam przestać alkoholem, odcinać swój układ nerwowy od mojego ciała, żebym nie wiedziała, co się ze mną dzieje. Jak w końcu wiem, co się ze mną dzieje. Wow. I ja w ekspansji dostałam narzędzia. Idź, wykrzycz się, wytańcz się, wydrzyj twarz, no po prostu zrób z tym coś, nie zostawiaj tego. Moja mama zmarła 30 lat temu, jak ty mnie na którejś ekspansji
końcu, wiesz, wydłub, profesoru, wydłub, wyciągnęłaś mnie tam na tej ekspansji i ty mi zadałaś jedno pytanie, Kamila, czy mi wolno było złościć się na mamę? Terapii z mamą to ja już miałam 1 500 000, ale czy ja kiedykolwiek wydarłam się w poduszkę, żeby stracić głos? Do tamtej pory nie. I też tego nie zrobiłam jednego dnia. Chodziłam z tym normalnie jak taki kot koło jeża, jak to się mówi. O, może teraz, może teraz. I to wszystko było z głowy, że ja to muszę zrobić. I pewnego dnia siedziałam i mówię, teraz. Zostawiłam, aż mam ciary, zostawiłam wszystko tak, jak siedziałam, wzięłam poduszkę i zaczęłam się drzeć tą poduszkę. Straciłam głos, po prostu zaczęłam walić w poduszkę, że o szwy sobie zrobiłam siniaki. Ale to sprawiło, że ja mogę, ja to przeżyłam. I ja to przeżyłam, bo to było takie, ja miałam wiele procesów rodowych systemowo i teta healing, bo wiele tych rodowych, taka lojalność rodowa. Więc nagle się okazuje, że ja przeżyłam, ale ja musiałam. Zobacz, jakie to jest w ogóle takie absurdalne. Ja musiałam poczekać, żeby moja siostra umarła, żebym ja mogła stanąć do siebie nie przeciwko komukolwiek z rodu. Ja się śmierzę z tym seniorką w rodzie najstarszą. No ale ta prawda. To jest na maksa głębokie. To jest też trochę to, o czym mówiliśmy z Kasią, nie? Że jedno pytanie i później z nim chodzimy, jedno zdanie. I po prostu to jest dokładnie to zdanie, które nas aktywuje, po prostu wyciąga z nas te głębokie rzeczy i na każdym etapie jesteśmy gotowe na coś innego, nie? Tak jak powiedziałaś, że tyle terapii, które otwierały, na pewno każda z nich otwierała kolejne warstwy, kolejne przekonania, kolejne emocje. I wiecie, my sobie mówimy o biznesie, bo zazwyczaj wychodzimy od biznesu, a kończymy na pytaniu na przykład, czy kiedykolwiek... O mamę i tatę. Dokładnie, prawo złościć się na mamę, nie? Bo relacja z mamą będzie się odgrywała w naszej relacji z kobietami, czyli w naszej relacji często z klientkami. Więc i dlatego też w kolektywie w tym miesiącu będziemy właśnie, to też o tym opowiadałam, robiły praktykę tego, żeby z odwagą wychodzić do świata, ale częścią z tego będzie uzdrawianie naszych ran w kontekście właśnie też innych kobiet, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam moje serce się zamyka, czy mogę je otworzyć szerzej, żeby właśnie do świata z tym wychodzić. Czy jest coś jeszcze, w sensie wiem, kochana, że jest dużo. A tak, ja bym się chciała na przykład jeszcze podzielić z tym towarzystwem, które jest w ekspansji. Ja też o tym niejednokrotnie mówię, bo ja bardzo długo też borykałam się i zresztą w jakichś aspektach ciągle mnie to tam dopada od tyłu, że o niskie poczucie własnej wartości, że no gdzie ty, gdzie, halo, wróć, gdzie, z czym do ludzi, kim ty jesteś, żeby pójść i takie rzeczy mówić albo robić. No Malediwy, w głowie się poprzewracało, w ogóle co, w ogóle co ty? I te kobiety, które ja tam spotykam, piękne, młode, prężne, a czasami słabe i bezbronne i bezsilne wobec tego, co je dopada, jaka myśl, jaki program, jaki schemat, to ja mówię, Boże, to nie, w ogóle nie ma znaczenia, kto ile ma lat. Ważne, żeby chcieć to zobaczyć, że ja mam dzisiaj po prostu totalnie niedobry dzień i wolno mi ten totalnie niedobry dzień, chociaż w mediach proponuję zupełnie inny kolor swojego istnienia, w zupełnie innych barwach się pokazuje. I tu nie chodzi o brak autentyczności, to kompletnie nie o to chodzi. Tylko, że w tych wszystkich kolorach, w tych wszystkich nastroszonych piórkach ja też mam słabe dni. Ja też, mnie też zaboli jedno słowo, jedno zdanie, jedno coś, co ktoś do mnie powie bardzo ważny i bliski i ja nie wiem, co z tym zrobić w ogóle. A teraz ja wiem, że tylko nie ja sama jestem w tym. I chociaż wszyscy mówią, nie jesteś w tym sama, ja sama to mówię. Dopóki ja nie spotkałam kobiet w biznesie, które borykają się z tym, ja myślałam, że już na takich szczeblach to nikt tego nie ma. I ty tego nie masz i inne kobiety tego nie mają. Ty tego na pewno nie masz. No. A to się okazuje, że to same story. Ona też to ma! No to ja wtedy mówię, to ja też chcę to mieć! Bo jak ja wiem, że to idzie do tego takiego mojego własnego, osobistego wzrostu,
To ja to chcę mieć. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że ja trafiłam na tą ekspansję, bo ja też miałam wieczną pracę z tożsamością moją, kim ja jestem. I ja tutaj robię tą lekcję. Ona nie zawsze jest przyjemna, ale ja ją tutaj robię. I to jest w ogóle, ja jestem przeszczęśliwa, bo ja teraz kobietom, z którymi ja pracuję, które ja gdziekolwiek prowadzę, ja mogę im jasno powiedzieć, możesz, nie musisz, możesz tam siedzieć dalej z tą... okopana w tych swoich rowach, że ty taka jesteś, a mężczyźni są tacy, a inne kobiety są takie. Możesz, ale jak będziesz chciała to zmienić, to to jest bardzo proste. To tylko trzeba zmienić to myślenie. Tylko tak. Jaż. Tylko jaż, tak, dokładnie. Także ja jestem bardzo szczęśliwa. Ja jestem właśnie, też zwróciłam uwagę na to, co powiedziałaś do Kasi, żeby nie robić problemu z tego, że jest taka obfitość. No dzięki, właśnie dzięki Bogu, że jakoś tak mnie ten spór zaprowadzi, że ja lubię wpadać w braki, bo ja jestem tak wychowana na brakach właśnie, że zabraknie i nie będzie, więc ja lubię wpadać w braki, ale tutaj to ja byłam, Boże, stać mnie w ogóle na to. I ja mogę, i też się uśmiechnęłam do siebie, jak powiedziałaś, że nie ma struktury, nie? Moduł, czy panel pierwszy, lekcja pierwsza, ale w ogóle też tego nie ma. Czyli tak absolutnie ja idę za moją intuicją, ja słucham, czego ty dzisiaj, Dorotka, chcesz. No i też za to jestem ogromnie wdzięczna. Ja tutaj przy tych sesjach embodiment raz wpadam na dziewczynkę, z którą się wcześniej nie spotkałam, która ma niecały rok. Pierwszy raz na sesji embodiment spotkałam się z dziewczynką, która miała 12 lat we mnie. Ja najczęściej spotykałam tą 6-7-letnią, a ja zaczynam spotykać mnie, siebie więcej i ja zaczynam być taka, o, aż w ogóle ciary, że po prostu taka jestem, nie? Taka ja. To ja. I to jest właśnie dla mnie najważniejsze, bo ja 3/4 swojego życia miałam maskę na maskę, na maskę, na maskę, na maskę. Ja w ogóle nie wiedziałam, kim ja jestem. Wracałam do domu i ja patrzyłam w lustro i ja nie widziałam kobiety, no bo ona była tak poubierana w maski, że ja w ogóle nie wiedziałam, kim ona jest. A w końcu ja dzisiaj mogę być taka, jak jestem. Właśnie taka, jak jestem. Po tylu godzinach podróży, okej, no kurczę, ja tak się cieszyłam na to zaproszenie. Taka byłam szczęśliwa i teraz co? Zwieje, no bo to też jest mój program, ucieczka, nie? Można uciec, można. Można uciec, jak się chce, to można. Także ja mam ogromną, ogromną wdzięczność, dlatego że ja czuję, że ja się napełniam tą taką, ja mam, jak ja słucham ciebie, słucham innych kobiet, to ja mam poczucie, że wy odświeżacie we mnie moją mądrość. I to jest, to mi się bardzo w ogóle podoba, że ja nie muszę już być taka fałszywie skromna, że ja tego, że ja wiecznie wszystkiego nie wiem. A tu ktoś mówi, ktoś, kto mi imponuje, ktoś, kto jest dla mnie przewodnikiem na dzisiaj, ja nie muszę udawać, że ja tego nie wiedziałam, że ja też mogę powiedzieć, że ja tak czuję, że ja to widzę, że ja to wiem. O Boże, no po prostu, wiesz, jak to mówię publicznie, to też mam świadomość tego, co mówię, nie? Tam jedna Dorota mówi, Boże, jak dobrze, że to powiedziałaś, a druga Dorota, no tak, tak, to wszystko wiesz, wszystko widziałaś, wszystko wiesz. I love you. Ale masz z tym kontakt, nie? I to jest super, że później narzędzia, żeby z nimi porozmawiać. Ale to jest piękne, co powiedziałaś. Ja sobie zapisałam, że odświeżyć we mnie tą mądrość. I to jest tak naprawdę o tym, że jakby my się nie uczymy bycia kobietą. My się nie uczymy kobiecości, bo my wracamy do tego, co już znamy. To jest dla nas naturalne. I oczywiście my nasiąknęłyśmy tym wszystkim, że tak naprawdę czasem nam się wydaje, że my nie wiemy, ale tak naprawdę nasze ciało nas prowadzi, z jakiegoś miejsca nas ekspansja woła, z jakiegoś miejsca, z jakiegoś powodu nas woła, z jakiegoś powodu woła nas to, że chcemy pracować w większej lekkości, mieć tej więcej przyjemności, ale też często więcej tej struktury, nie? Którą potrzebujemy, żeby biznes trzymał nas, a nie my nasz biznes, więc przepięknie, tak mi się to podoba, że właśnie odświeżamy sobie tą naszą mądrość poprzez to, że też się możemy przeglądać w innych kobietach i czasem to będzie trigger. Czasem to będzie trigger, a czasem to będzie takie wręcz pozwolenie, które wzajemnie sobie dajemy, że o, okej, jak ona może, to ja też mogę. No właśnie, nie z takiego poziomu, kto jest wyżej, kto jest niżej, tylko w takim właśnie kolektywie. No ta nazwa w ogóle, jak tylko mówię tą nazwę, ekspansja, kolektyw, to są w ogóle wszystko słowa jakby jakieś takie archetypowe, które chyba są w naszej pamięci zapisane komórkowej.
które po prostu eksplodują. Jak ja to słyszę, no ja mam po prostu gęsią skórkę, no. Wiesz, to są takie potężne słowa. Tak. One są takie potężne jak miłość, jak radość, jak właśnie, no takie potężne słowa. I ten kolektyw właśnie, kurczę, to jest takie w poziomie, tu nikt nie musi być wyżej, nikt nie musi być niżej. To jest w ogóle, no dla mnie niesamowite. Dla mnie to w ogóle to, co teraz jest, wychodzi spod twojego dłuta, to naprawdę coś niewiarygodnego. No i moje karty, które mi teraz na tych Malediwach towarzyszyły i które są trudne, one są piękne, ale jak się chce pracować ze sobą, to one są mega głębokie i mega trudne, że już na lotnisku mówię, dziewczyny, mam niespodziankę, nie tylko nie karty. Że jedna już mówi, nie, ja już mam dosyć, ja już nie biorę. I okej, no. Ale tak, inne... procesów. Już wystarczy, tak. Ale te karty właśnie, ja też się nimi posiłkuję cały czas, także też jestem taka wdzięczna. One tak bardzo, ja szukałam kart, ja mam mnóstwo kart. Ja też szukałam, w ogóle chciałam stworzyć, ale oczywiście kim ja jestem, żeby stworzyć karty, nie? Dojdziemy do tego. Ale teraz jak ja wziąłam twoje karty do ręki, to są moje karty właśnie. To tak jest napisane, tak jest powiedziane, o takie są obrazki. Właśnie wszystko jest, wiesz, takie jak ma być, że ta potrzeba po prostu się rozpuściła w tych kartach dla mnie. I to jest w ogóle niesamowite, że ja mogę tylko z tymi kartami gdzieś wychodzić i to jest w porządku dla mnie, nie? Także... Nie chcę przedłużać, bo nie chcę zabierać. Dziękuję ci z całego serducha. O, cudownie jest. Ekspansja, tak, brać, naprawdę brać, bo jak słowo honoru, to ja mówię to z takiego miejsca dojrzałej bardzo kobiety, która skorzystała z bardzo wielu programów, szukając drogi do swojej lekkości. I ja jestem z takiego miejsca, gdzie nie rozumiałam, dlaczego to nie działa. Przecież poszłam, przecież stawiam się, przecież zapłaciłam, przecież robię, przecież piszę, przecież jestem, przecież chcę, przecież manifestuję, medytuję i afirmuję, a dlaczego to nie działa? A tu się dowiaduję, dlaczego nie działa? Bo jest we mnie 12-letnia dziewczynka, której doświadczenia mi się pokazują, bo jest we mnie roczna dziewczynka, której doświadczenia są mega bolesne, które mi się z traumą seksualną powiązane pokazują. No kurczę, ja w życiu nie myślałam, że coś takiego jest w moim ciele zapisane, a jednak jest. I ja dzisiaj, dlaczego ja nie mogłam jej wcześniej zobaczyć, bo ja bym nie wiedziała, jak się nią zaopiekować. Ja bym prędzej poszła od razu obrzydzenie, tak, czy cokolwiek takiego, co by było potępiam cię, niż w to ukochanie i w takie właśnie zaopiekowanie. Dlatego ja myślę, że każdy ma swoją drogę, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu tu jest ktoś, kto się zastanawia nad tą ekspansją, to jest właśnie ten taki kaganek oświaty, to jest to światełko takie, które się świeci, możesz wziąć, nie musisz, ale możesz. Możesz. I to jest niesamowite. Ja w ekspansji znalazłam właśnie tą energię. Ja nie mam takiej głowy jak Kasia. Ona w tym usłyszała programie, to w tym. Ja na nie mam struktury, nie miałam takiej struktury do tej pory, więc ja nie umiem też tak myśleć strukturą. A to rzeczywiście, po co się nie ciągnie tak intuicyjnie, to tam jest odpowiedź na twoją potrzebę dzisiaj. Także pięknie. Ja bardzo z serca polecam. Kochana, dziękuję ci z całego serducha. Was zapraszam do obserwacji Dorotki, tam jest strzałka, słuchajcie, i być może dołączenie na warsztaty, jeśli będą kolejne. No. Będą, już lokal zajęty, tylko że już jest prawie, tylko dwa łóżka zostały wolne. O Jezu, no to słuchajcie, szybko. Niesamowite, naprawdę, niesamowite. Także dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że mogłam tu być, no i cieszę się, że kobiety to oglądają, które rozważają, żeby być dla siebie w lekkości właśnie, nie, rób, zrób jeszcze to i wtedy wszystko się poukłada, nic się nie poukłada. Dokładnie, trzeba inny program grać. Tak. Także super. Słyszałam już, że nie wiesz jak, więc rozłączę się jakimś cudem. Dziękuję, kochana. Dziękuję za spotkanie piękne. Dziękuję, papa. Okej, dobrze. I słuchajcie, czy jest z nami jeszcze Monika wyczekana tutaj? Oh my god. Jak się czujemy, słuchajcie, kto jest...
kto jest tutaj zaktywowany tą energią, dajcie znać. O, kochana. Cześć, jestem ja, Dorota, ile energii. No nie. Uwielbiam. Uwielbiam Dorota. Też się czujesz naładowana. Niesamowita, niesamowita. Cudownie, cudownie o tym opowiada. Przecudownie. Wspaniale, wspaniale było zobaczyć ją. Przecudownie. Wspaniale. No dobrze, kochana, to powiedz nam, co jest twoją supermocą. Ja jestem bardzo ciekawa i tutaj też na pewno osoby, które będą dołączały. Z czym ty pracujesz, komu pomagasz i jaka jest taka, wiesz, też misja, którą realizujesz w swoim biznesie, bo wiem, że jest ważna. Ja pracuję z mamami, które nie radzą sobie z emocjami i krzyczą na dzieci. Tak więc gdzieś na początku była to dla mnie droga bardzo mocno o mindsetie, gdzie ja też bardzo długo jestem w rozwoju i uczyłam się właśnie mindset, był dla mnie wszystkim na początku i to było niesamowite, ale w pewnym momencie ja znajdowałam się w takim momencie, że ja też krzyczałam na dzieci i o co tutaj chodzi? Ja przecież pracuję z mindsetem i dlaczego tak się zdarza, że jednak przychodzą takie momenty, gorsze dni, czy programy, czy mój układ nerwowy coś ma zapisanego, że w tych dniach po prostu, w takich momentach niektórych, gdzieś tam szczególne też sytuacje, które triggerują nas z naszymi dziećmi bardzo mocno, pokazały mi, że to nie tylko mindset właśnie, na zdrowie. Dziękuję. Że to właśnie nie tylko mindset, że to nie tylko praca z mindsetem i że to praca też na poziomie układu nerwowego. No i wiesz co, powiem ci, że dla mnie taką ostatnio odkrytą taką supermocą jest to, że pozostaję z dyskomfortem swoim, bo jako mama nie zawsze mam czas na to, żeby iść teraz zrobić sobie sesję embodiment i sobie ten dyskomfort przemienić w coś innego, ale myślę, że to jest właśnie ta super moc, żeby z tym z dyskomfortem być. Żeby być z nim, zaprzyjaźnić się z nim, oswoić ten dyskomfort i mimo wszystko znaleźć tą część w sobie, tak, żeby dzieciom odpowiadać z takiego miejsca bezwarunkowej miłości, wsparcia, akceptacji. Bo my mamy tą tendencję, że jak ja się czuję źle ze sobą, to ja będę niemiła dla innych ludzi. Nie? I to takie jest mocne, nie? I to właśnie odkryłam niedawno, jak pozostawanie w tym dyskomforcie, no bo tak jak mówię, jako mama nie mam czasu, żeby wiesz, skoczyć szybko, zrobić sobie embodiment, no tańczyć, tak, wytańczyć, przetransformować to. Tak więc zostaję w tym dyskomforcie i mimo wszystko znajduję to miejsce w sobie, tą część, nie wiem jak ją nazwać jeszcze, szukam słowa odpowiedniego, żeby właśnie być z tymi moimi córeczkami z tego miejsca bezwarunkowej miłości. Ale to jest... Kocham i powiem ci, Kamila, że dzięki właśnie sesjom embodiment to się stało, żeby jestem w stanie z tym dyskomfortem być, mimo wszystko odpowiadać z miejsca bezwarunkowej miłości. I to się stało tak, wiesz co, ja nawet nie zauważyłam kiedy. To się po prostu stało jakoś, tak? I pewnego dnia mówię, kurczę, Monika, ty to robisz. Ty rzeczywiście to robisz. Ty jesteś w tym miejscu, że ty jesteś z tym dyskomfortem i ty odpowiadasz tutaj z tego miejsca, z którego zawsze chciałaś odpowiadać. Tak. Te mocy swojej, tak? Tak. Oh my god, ale tak jak sobie, to jest duże i tak jak sobie nawet myślę o tym, co powiedziałeś, że nie zawsze jako mama mam czas, żeby zrobić tę praktykę embodiment, ale ja sobie myślę, to jest twoja praktyka embodiment, w sensie to jest dokładnie to, czyli nie zawsze to musi wyglądać tak, że ja pójdę i potańczę, ale jak już znam tą, powiedzmy, strukturę pod spodem, czyli ja jestem z tym dyskomfortem, jestem z nim, ale nie reaguję z niego, tylko transformuję i wychodzę z miłością do swoich dzieci. To jest w ogóle wow, przepiękne i bardzo, bardzo duże. I wiem, kochana, też, że to, co się zadziało dla ciebie w ekspansji, też było ważne, więc jak tutaj mogłabyś się z nami podzielić, co się, wiesz, dla ciebie wydarzyło, bo wiem, że to też było związane z decyzją o wyjściu z etatu i o wielu rzeczach, które się działy, także jakbyś mogła się tutaj, wiesz, tak, pochwalić. Tak, to chwalmy się. To przede wszystkim, tak,
To było chyba okolice lipca, kiedy zaczęłam właśnie promować mój nowy program o bezwarunkowej miłości do dzieci. I to był taki moment, taki przełomowy, bym powiedziała, bo dosłownie 3 tygodnie w kampanii zapisała się jedna osoba, która jest moją stałą klientką, z którą na co dzień współpracuję tak naprawdę. I mówię, kurczę, i ten głos oczywiście w głowie, no tak, ona się zapisała, bo przecież ona cię zna, bo ona wie, bo... A tu nikt inny tego w ogóle wartości nie widzi, bo to jest bez wartości i w ogóle nie. No to są te części, które tak naprawdę zawsze się będą odpalać. Tak. I w pewnym momencie ja sobie zdałam sprawę, że Monika, co ty chcesz zrobić? Został tydzień, jak ty chcesz się stawić? Czy ty zrobisz ten program dla tej jednej klientki? I czekałam na tą odpowiedź, bo to nie tak działa, że zaraz z głowy wyjdę i sobie odpowiem na to. Czekałam na tą odpowiedź i ona przyszła tak z głębi gdzieś tutaj, z klatki piersiowej. I ten głos powiedział, Monika, ty zrobisz ten program dla tej jednej dziewczyny, dla tej jednej kobiety, ty go zrobisz. I ty bądź szczęśliwa, że ta jedna dziewczyna się tego nauczy. No i wtedy zadział się cud. Moja energia po prostu tak podskoczyła do góry i to było też połączone oczywiście z praktykami embodiment cały czas, które kocham absolutnie. Gdzie ten dyskomfort cały czas starałam się przetransformować właśnie w taką moc swoją. No i to przyszło właśnie w postaci tej odpowiedzi takiej, że tak, ty to Monika zrobisz, ty to zrobisz dla tej jednej dziewczyny. I od tego momentu, kiedy to przyszło, to ja zaczęłam się stawiać do tej kampanii, tak jakby się zapisało 100 kobiet już. I w przeciągu dosłownie paru dni 19 kobiet zapisało się na program. Tak więc to był, no to było niesamowite w ogóle, co się zaczęło dziać. Tak. I wiem, że to jest bardzo mocno o naszej energii. Ja wtedy dopiero chyba w to uwierzyłam w ogóle. Bo gdzieś był taki głos we mnie, co ona w ogóle gada za głupoty, co jakaś energia, jakieś wewnętrzne dzieci, co dzieje, o co chodzi? O co im chodzi? O co chodzi? No i tak, i to było niesamowite i później wakacje i ja na wakacjach zdecydowałam, że w sumie to mam zabezpieczenie na kolejne 6 miesięcy właśnie z tego programu i z jeszcze jednego programu, gdzie dokładnie była podobna sytuacja, gdzie przez utrzymanie tej energetyki udało mi się też wygenerować, no nie chcę mówić tak wiesz, marketingowo bardzo mocno, bo to jest też bardzo dużo bardzo mocno związane z moją wizją tego i tego, co ja uczę i gdzie jest ta wartość tego wszystkiego, nie? Ale udało się rzeczywiście, że ten powracający przychód, o którym się dowiedziałam oczywiście swojego programu, i to był dla mnie szok. Ty tak zapytałaś, nie wiem co to był za program, bo w ekspansji oczywiście dostajemy tutaj sztos programów, to nie tylko ekspansja, tak? I oglądałam jakiś program właśnie z tobą i mówisz, czy wiecie, co to jest powracający przychód? Ja mówię, o czym ona gada? Co to jest? Ale to chyba było na high level. Ojej, to było na high level. To możliwe, że na tak, high level. To było tak. Na high level. Mówię, o czym ona gada, nie? I za chwilę, jak ty powiedziałaś, mówię, oh my god, to o to chodzi. I z tego miejsca, i z tego, co też powiedziałaś kiedyś, że jeżeli bierzesz swój biznes dzisiaj, na teraz, na ten moment, żeby wygenerować jak najwięcej, no to długoterminowa wizja twojego biznesu, no niestety, będzie stała w miejscu. I to bardzo mocno sobie wtedy wzięłam do serca i pomyślałam, że tak, że ja chcę właśnie ten powracający, chcę tej stabilności w biznesie, chcę tego, żeby wiedzieć, ile będę zarabiać. No i to pozwoliło mi praktycznie w czasie wakacji zejść z mojego etatu. To było 20 godzin tygodniowo, no ale mimo wszystko 20 godzin, które poświęcałam gdzieś komuś na realizowanie ich wizji, mogę poświęcić teraz na to, żeby rozwijać dalej swój biznes. Tak więc to jest duże, no to jest duże. To jest na maksa duże i ten temat powracającego przychodu, dajcie znać, bo wiem, że tutaj są też nowe osoby, które się pojawiają, czy w ogóle ten temat, jeśli prowadzicie swoje biznesy lub myślicie o biznesie, czy ten temat jest wam znany, bo dla mnie to też był taki przełom kilka lat temu, jak ja
nie wiedziałam, że w ogóle tak można, że mogę planować sobie biznes, w którym teraz, nie wiem, nawet ekspansja, jak ktoś dołącza na rok, to ja już jestem w stanie powiedzieć, ile mój biznes wygeneruje w październiku czy w listopadzie 2025 roku. I dla mojego układu nerwowego, dla tej stabilności, to jest dla mnie kluczowe, że ja też pamiętam, jak jedna z mentorek właśnie powiedziała, która gdzieś to też gdzieś tam usłyszała, ale że jeśli nie masz continuity, czyli takiej kontynuacji, więc ja to odnoszę do tej stabilności, przewidywalności w biznesie, to nie masz biznesu, tylko masz promocję. I ja miałam wtedy takie, kurwa, to mam promocję, a nie biznes. No bo jeśli jesteś cały czas w kampanii i od tego zależy, czy w sensie nadal jesteśmy cały czas w kampanii, ale w takim sensie, że ja ich nie muszę robić, ja je robię, bo ja je chcę robić, ale tą bazą, która jest, nie wiem, czasem będzie ta jedna oferta, albo każdy z nas może sobie to zaplanować w inny sposób, ale jest to, co daje nam właśnie tą stabilność, przewidywalność, że jestem w stanie sobie oszacować, ile właśnie biznes wygeneruje za miesiąc, za trzy, za sześć miesięcy i myślę właśnie w tej perspektywie długoterminowej, bo myślę, że to jest coś, co jest bardzo healingujące, takie uzdrawiające, transformujące dla nas, szczególnie jeśli z naszych domów i z dzieciństwa znamy niestabilność. A większość z nas tą niestabilność zna, czy to będzie emocjonalna niestabilność rodziców, czy to, że było zmieniałyśmy często to, gdzie mieszkałyśmy, czy szkoły, czy wiele z nas tą niestabilność kojarzy i zna. I zrobienie tego dla siebie, dla swojego układu nerwowego, właśnie z tą wizją, tak jak sobie rozmawiałyśmy, nie długoterminową. Nie tylko tyle, nie tylko na tym, ile zarobię w tym miesiącu, ale ile zarobię, ile mój biznes będzie generował przez kolejnych 6 miesięcy. Nawet jeśli w tym miesiącu miałabym zarobić mniej, to w perspektywie kolejnych miesięcy to daje mi większą, ja to mogę wtedy budować, nie? Więc jesteśmy wtedy w tym budowaniu bardziej, wchodząc w tą swoją uzdrowioną męską też energię i dbaniu o siebie i dbamy o to, że ten biznes trzyma nas. No bo jakie to jest zajebiste, jak wiemy, że nie wiem, przez kolejne pół roku taką i taką kwotę będziesz miała bez potrzeby dodatkowej sprzedaży. Jaką to kreatywność w nas otwiera, nie? Że ty możesz połączyć się z tym, oh my god, to ja nie muszę robić czegoś, bo właśnie, bo muszę i potrzebuję, żeby się utrzymać, tylko ja mogę podjąć decyzję, że ja to zrobię w taki sposób, albo że zrobię taki program, albo że zrobię go wtedy, kiedy ja czuję i chcę też, nie? Więc to jest na maksa duże. Tak, tak, to dosłownie otworzyło taką przestrzeń we mnie, że otworzyła się taka, wiesz, kreatywność duża i co ja bym chciała zrobić z tego miejsca, co ja bym chciała zrobić. Tak. No, tak więc to było duże. Pięknie. Czy czujesz, że jest coś jeszcze takiego, wiesz, ważnego, co się wydarzyło dla ciebie w ekspansji, być może czy energetycznego, czy strategicznego, co też ci pomaga na co dzień? Bardzo dużego na pewno to, żeby stawiać się. Stawiać się nawet jak jest, jak czujemy właśnie ten dyskomfort. Stawiać się, kiedy głowa mówi, nie, nie, to ty już tyle zrobiłaś tych praktyk, ty w ogóle już nie musisz tego robić dzisiaj, odpuść sobie w ogóle. To właśnie w tym momencie, kiedy ten głosik się pojawia, to właśnie w tym momencie trzeba to wręcz zrobić, nie? To stawianie się dla siebie i tylko dla siebie, stanie za sobą. To jest to, co ekspansja, nie tylko ekspansja, bo ty to chyba podkreślasz w większości swoich programów, tak. Żeby właśnie stawać za sobą i żeby stawiać na siebie, kibicować sobie. I to jest właśnie grube, bo my chcemy uciec od tych emocji trudnych, nie? No my chcemy się schować. My mamy te style przywiązania gdzieś tam generacyjnie wręcz przekazywane, tak, które tam przechodzą sobie z mamy na córkę czy i tak dalej. I no i to jest w nas, nie? Ta ucieczka gdzieś tam, czy nawet lęk przed emocjami i tak dalej, żeby właśnie tego nie czuć, żeby to gdzieś schować, zakopać w ogóle, odsunąć od siebie. A to właśnie transformacja przychodzi wtedy, kiedy my dajemy sobie to poczuć. Tylko wtedy bym powiedziała. I to jest dla mnie game changer, że właśnie te praktyki embodiment tak naprawdę pozwoliły mi być właśnie z tym dyskomfortem, poczuć go i z niego wznosić się wyżej, rozwijać się, wzrastać.
I to jest niesamowite. I teraz robię to również z moim biznesem oczywiście, tak? Bo jeżeli już tym dyskomfortem mogę być przy moich córkach i tak dalej, no to mogę być z nim po prostu i okazać sobie tą bezwarunkową miłość w momencie, kiedy nie płynie, tak? Tak. I pozostać z tym i po prostu pozostać z tym, nie licząc na to, cokolwiek miałoby się wydarzyć, nie czekać na jakiś rezultat, tak? Tylko robić to dla siebie. Nie? Pięknie. Tak, więc to jest game changer dla mnie. No, to jest taka mocna inicjacja, nie? Czyli jak mam się stawiać, kiedy nie widzę rezultatów, bo często jest tak, że my to właśnie uzależniamy, że jak zobaczę, że to działa, to się będę stawiać. I to jest naturalne, że na każdym kolejnym levelu, bo to wiecie, to o czym też mówiła Dorotka, nie? Wcześniej, że o, ja już myślałam, że jak ktoś jest tam, to nie mierzy się z tym, ale zawsze jest kolejny level, bo nie wiem, będziesz. Będąc na, nie wiem, przychodzie już jakimś stałym, większym, o którym teraz marzysz, poczujesz, że będziesz chciała stworzyć ofertę, o której nigdy wcześniej nie mówiłaś. I być może ludzie, i znowuż będziesz przechodziła przez ten sam proces. Czy ja mogę być liderką, która prowadzi, która wychodzi jako pierwsza, która wierzy w siebie, która, nieważne co się dzieje na zewnątrz, stawia się. I wiecie, to nie jest tak, że my po prostu raz sobie o tym powiemy i a, dobra. I get it, 100% i po prostu idę i implementuję, bo po drodze pojawiają się te różne części, z którymi się spotykamy. Ja tak samo na swojej ścieżce, tak jak mówiliśmy sobie o kolektywie, że my jesteśmy w tym razem. My sobie rozmawiamy po prostu o tym, jak ten biznes wygląda, jak tak realnie, nie? Że jakby okej, lekkość w biznesie, przyjemność w biznesie i potrzebuję zająć się rzeczami, włożyć tą czapkę moją po prostu CEO i po prostu ogarnąć ten biznes, stawić się do też trudnych rozmów, konfrontacji i do całego spektrum po prostu tego, co to znaczy, żeby ten biznes prowadzić, żeby go rozwijać, żeby o nim myśleć strategicznie i jednocześnie, żeby właśnie robić to po kobiecemu, w przyjemności. Pięknie, kochana. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj się tu zaimprezowałyśmy na tej naszej kawce w południe, także ja Was zapraszam wszystkich oczywiście do Moniki, tam jest strzałeczka na górze, jeśli z Wami tutaj rezonuje to, o czym rozmawiałyśmy, to koniecznie obserwujcie Monikę i kolejne też programy. Ja Ci, kochana, dziękuję, dziękuję. Ślicznie, cieszę się bardzo też na wszystko to, co udało nam się do tej pory razem zrobić i czekam na więcej. Super, dziękuję pięknie, pa, pa. Super, dziękuję, kochana, pa, pa. Pa, pa. Dobrze, kochani, będziemy sobie powolutku kończyć. Jak widzicie, no ekspansja to jest po prostu, ciężko jest to opowiedzieć jednym słowem, jednym zdaniem, co tam się dzieje. To jest na pewno dokładnie, Paulina, czekamy na nowe cudowne osoby w ekspansji. Dołączając do ekspansji stajecie się częścią tak cudownej społeczności i przede wszystkim rozmów o biznesie. No jednak jest ze mną ta nazwa no bullshit. W sensie taki, wiecie, bez ściemy. My naprawdę tam rozmawiamy w prawdzie, jak to rzeczywiście wygląda. To może być lekkie, to może być przyjemne. Otwieramy się na to, żeby to płynęło, żeby prowadziła nasza kobiecość, nasz magnetyzm i jednocześnie mierzymy się z różnymi trudnymi rzeczami. Z negatywnymi komentarzami, które się pojawiają, z klientkami, które się rozmyślają ze współpracy z nami, z tym, że coś nie płynie tak, jak sobie zaplanowałyśmy. Kim jesteś wtedy? O tym sobie rozmawiamy, jak możemy wzrastać w tych wszystkich momentach. Także ekspansja, czy ja dobrze napisałam? Dobrze. Jeśli jesteście na live i Was woła to, żeby wzrastać w swoim biznesie, żeby otwierać się na większe przychody, więcej klientek, ale ważne jest też dla Was to, żeby mieć czas dla siebie, spędzać go w naturze, z bliskimi, chcecie zadbać o ciało, o siebie, że nie chcecie chodzić na kompromisy, tylko chcecie naprawdę stworzyć ten biznes na własnych zasadach i być może do tej pory nie miałyście żadnego przykładu, ani narzędzi, ani odpowiedzi na to, jak to zrobić, żeby pracować mniej, zarabiać więcej, większej lekkości i robić to właśnie totalnie w zgodzie ze sobą, to ekspansja jest Waszą odpowiedzią, bo to jak tutaj też dziewczyny powiedziały, że po prostu miło bycie na tej ścieżce transformacji i bardzo dużej wiedzy, układ nerwowy to był totalny game changer, więc
to robimy w ekspansji. Także aplikować możecie do czwartku, znaczy aplikować możecie cały czas, natomiast dołączając do czwartku, możecie dołączyć w niższej cenie. To, co jest ważne, to to, że jeśli już aplikowałyście, ale jeszcze nie dołączyłyście do ekspansji, to pamiętajcie, że też potrzebujecie to zrobić do czwartku, dlatego że później już czyli czwartek o północy wzrasta cena ekspansji. Na ten moment inwestycja to jest 1333 zł miesięcznie, dołączając na rok. Otrzymujecie bonusy za ponad 30 tysięcy wchodząc do środka, jak nie więcej, bo wydaje mi się, że nie policzyłyśmy jeszcze całego kolektywu. O Jezus, więc jest tam dużo, dużo więcej. Plus, jeśli chcecie się spotkać, czekajcie, już czytam. Jeśli chcecie dołączyć do eventu, który będzie w Warszawie w grudniu, spotkać się na żywo, po prostu poczuć siebie w jednym miejscu, potańczyć razem, ale przejść też, Boże, już słuchajcie, nie mogę mówić po tej półtorej godziny. Chcecie też przejść przez proces transformacji, bardzo głęboki, ale w celebracji, w kobiecości, wiecie, to wszystko, o czym sobie mówiłyśmy, ale na żywo, w jeden dzień, plus ekspansja ma ekskluzywny mastermind na żywo w niedzielę 8 grudnia, czyli mamy takie nasze mikołajki, słuchajcie, mikołajki fucking unstoppable to będą, to dołączając na rok do ekspansji otrzymujecie te eventy bezpłatnie, a one są o łącznej wartości 3000, więc dużo bonusów, także jeśli czekałyście na moment, żeby dołączyć do ekspansji, to jest ten moment. Ja wczoraj dołączyłam, odsłuchałam jednego nagrania i już wiem, że przedłużę. Dokładnie tak działa ekspansja. Tak działa ekspansja. Po prostu zazwyczaj ktoś tam wchodzi, to jest takie, Boże, po pierwsze, dlaczego ja tak długo czekałam, a po drugie, po prostu this is my life i nie chcę stąd wychodzić. Ekspansja jest wyjątkowa, nie da się tego wytłumaczyć, trzeba doświadczyć. Dokładnie. Więc to jest tak naprawdę, ja wczoraj wrzucałam rolkę o inwestycji w mój mastermind, który był oczywiście wielką inwestycją. Ja wiecie, zaczynałam od inwestycji, to mnie kiedyś duże było. Ja też przedłużałam. Dla mnie kiedyś duży był kurs za 70 zł, później za 300 zł, później za 3000, później za 12 i to wiecie, się tak poszerza, ale za każdym razem przechodzimy przez podobne procesy. Coś nas woła, czy ja zaufam sobie, więc jeśli potrzebujecie takiego wzmocnienia w swojej inwestycji, to zajrzyjcie do ostatniej rolki, myślę, że tam znajdziecie odpowiedzi dla siebie. Jeśli macie jakieś pytania co do ekspansji, jeśli nie wiem, jeszcze nie jesteście pewne, czy to jest przestrzeń dla Was, to koniecznie piszcie do mnie na Instagramie, ja Wam będę na te pytania odpowiadała. A jeśli już wiecie, to możecie aplikować do ekspansji i otrzymać od nas odpowiedź i być może dołączyć. Słuchajcie, kolejne spotkanie ekspansji jest właśnie w czwartek. Jest w czwartek, więc dołączając teraz tak naprawdę w czwartek już być może będziecie mogły mi zadać pytanie i po prostu będziecie miały milion aha momentów, a na pewno będziecie mogły być częścią spotkania, na którym się dzieje zawsze bardzo, bardzo dużo. Więc ekspansja, piszcie do mnie albo wpisujcie tutaj link, aplikujcie ostatnie dni, zanim wzrośnie cena. No i tak, ściskam Was mocno. Dziękuję Wam pięknie. Jeśli teraz dołączacie, to koniecznie wróćcie sobie do zapisanego live'a. Mam nadzieję, że zaraz się uda wszystko zapisać. I tak, ściskam Was mocno.